Ja nie wiem, co to rzecz jest niemożliwa. Fach w ręku, tak bywa. Z niczego mogę zrobić coś fajnego. Jak drut pod ręką mam, a u mnie cyk, a u mnie fuch. I zaraz kurwa to pod ręką idzie w ruch. Bo u mnie luks i hopsasa. I wszystko to, co majster chciał, to ma. Proszę bardzo. Fajerwerki na Sylwestra. What the fuck? Co ja kurwa zamówiłem? Co to ma być? Nie, tutaj mam większą skrzyneczkę. Zaraz otworzymy. Gdzie tak? O, nóż kurwa na ościany. Rybipa. Zaraz zobaczymy, coś pan kupił. Kupiłem 4 sztuki takie same. Pokaż. Kurwa, żeś po lądzie nie przyjechał i nie zapaliło się. Proszę bardzo. War of Tanks. Kurwa. To to ma pierdolnięcie. Majster 4 takie paczuszki kupi, eleganckie. Proszę bardzo. Tutaj jest spory kaliber. Ile to kurwa ma? 35 strzałów, tak? Ale nie wiem kaliber jaki był. W tamtym roku z tego strzelałem, zajebiście napierdala. Naprawdę jest takie porządne pierdolnięcie. Droga trochę ta petarda, ale... Ale raz w roku, chuj tam. Także o, 4 sztuki. Proszę was, tam drugie pudełeczko pod spodem. I takie pierdełki wziąłem. Pamiętam, kiedyś takie coś mi w ręku wybuchło. Tylko parę lat temu, więc to nie było to, ale takie zimne, sztuczne ognie, te. Rzymskie ognie takie, taka rurka była grubsza, a majster strzelał i nagle pierdolło w ręku wybuchło. Ale nic mi się nie stało, bo to były takie popierdółki małe. O, ile kaliblorku. No ta, teraz to ta. Zaraz zobaczymy, jak to strzela. Pokaż pan. A to na pewno w ręku się trzyma? Kurwa, nie pierdoluło mi tutaj. Pokaż. Nie pierdol, może to nie w ręku się trzyma, co to jest? O! O, pa! Idzie! Ostrzał artyleryjski! O kurwa! Kurwa! Ognia! Patrz na, jak elegancko zrobione! Widzieliście, jaka zabudowa? Babareczki? Nic się nie dzieje. No, trzeba poczekać, czy się, aby nie pali. Kurwa, nie w bak, człowieku. Dobrze jest, pa. Fajne to popierdółeczki takie. Nie wiem, tam ile, 50 groszy, takie coś. No i muszę wam powiedzieć, że takie właśnie popierdółeczki, petardki są najfajniejsze. Najbardziej cieszą. No, jakby z tego kurwa World of Tanks zaczął strzelać w nią. O, to by rozjebało i szybę, bo to takie pierdolnięcie. Jakby był jakiś pusty plac, to można by było kiedy tak odpierdolić. Ale mogłaby z dymem pójść. Szkoda. Jeszcze kaliflorek mi został z zeszłego roku. Tamte strach odpalać, bo one w bok lecą gdzieś. Ale o, jeszcze jest tutaj. Biziutnia. Z tych katiuszy bym z chęcią podstrzelał W39. Saturna. To by ładnie się odbijało od maski.